Cześć, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Felidruna. W dzisiejszym odcinku sprzedajemy rzepak. I tak to będzie stalecieć. A o której wraca żarab? No, tak, już wychodzę z łazienki. Okej, okay, ale ty tutaj i tak nie ma jeszcze. Dobra. No dobra, ale nie będę tu siedział 4 godziny. No dobra. Wschód północno-zachodni. Poza tym wiem, że go nie ma, bo słyszę, że nie wbił jeszcze. Ogólnie on dalej siedzi na awku, jak coś. Dobra, z kanią trzeba odjechać na razie. Najpierw muszę się ciągniki nasypać. I sobie puszkę jeździ. A ja sobie z kanią pojadę za chwilę. Jest na spokojnie. Dobra, tu zrobimy tak, skopiujemy sobie kurs. Tutaj trzeba zapłacić, rzepak ustawić. No i dobra, i wszystko gra. A ja sobie ostatni pojadę. Dobra, dobry pojechał. Nie chcę nawracać z kanią. No i tak powoli sobie lecieć jakoś. No, kasa będzie nawet dosyć spoko, w tym rzepak. Więc nie powinien być strat zbytnio. Kokoryzy jeszcze nie oceniam. Więc trochę sobie zarobię, a jak zarobię, no to wiadomo, że kupię sobie nowy... O, trochę krzywo podjechałem, ale to nic. Sobie kupię nowy co? Chyba zestaw do siania, nowy ciągnik z siewnikiem. A jak nie ciągnik, no to nowy kombajn. Nowy kombajn, a może nawet i dwa kombajny od razu kupię i wtedy będę już... mógł dwa ciągniki do siewu jeszcze kupić z siewnikami. I potem, jak już będę miał to, to już wtedy będę tylko ładować w pola, nie? Bo z pól mi tutaj dużo nie zostało do kupienia. Więc ta seria jeszcze tak, jest 20 odcinków, myślę, i będzie koniec. Szczerze powiem, mam nie wiem ile odcinków, tak sobie powiedziałem, że 20 odcinków. Dobra, i grzejemy. Na skup. Zakryjemy, żeby rzepak nie był. Będę jechał 83. Ale jeszcze dacha muszę kupić przecież do cięża, do tego, do włożenia złoża. W sumie ja tej skakanki nie sprawdzałem na full pędzlu. Na full obciążeniu, bo ja tylko sprawdzałem ją na pustej przyczepie. Więc nawet nie wiem, jak ona się zachowuje, ta skakanka tutaj w drodze. A widzę, że nawet trochę ją rzuca, więc... Znaczy trochę rzuca, no, no nie da się 60 po prostu zakręt jechać. Ale kurs nie, na pewno nie jest nagrany na 60 zakręt, więc... Więc jakoś powinien sobie dać radę. Dobra, gender się wysypuje, fent już z górki zjeżdża. Więc... Taki transport to mi się podoba. Czy ja mogę tą samą drogą wrócić? No to ja tu się mogę wrócić tą samą drogą. Ale chyba pojadę tak jak on jeżdżę, żeby nie była kolizji jakiejś. Co zanim Jandir zajedzie, to no, ja jeszcze bym Jandira wyprzedził na prosto, jakby mi się chciało. Sypie się ten Jandir, czy nie? Dobra, 83, bo z Dafikiem mogę 105 jechać. Dobra, Jandir się wysypał. Teraz czas na fenda, 45 tysięcy. No, na kombajny zbieram. Jak będę miał kombajny 4, to już będzie szło.
O kurde, zapomniałem, że ten kurs jest drugą stroną na nagranie tutaj. Ale sobie poczekam, aż on się tu wysypie. Powinno się drzwi otworzyć, nie powinno się zamknąć. Dobra, jednak się zamknie. Muszę poczekać, aż on wyjedzie, bo to tak nie wyjdzie. No i dobra, Jender już jest tam na skrzyżowaniu, więc to będzie szło. I Fendt go znowu dogoni, jak on będzie sypał, więc to tak będzie w kółko szło. Jestem już. A, na kompie już jesteś, okej. Co? No, okej. Okej. Co u ciebie, artysta? Nic ciekawego. Jak się dzisiaj grało w 22? Dobrze. Wyprzedzę go. Bo się o, nie z jednego rozmierzmy. Pola sto ten rzepaku. Rzepaku? Jo. A ty rzepak gdzieś kosił? A żeś gadał, że sorgo kosiłeś. Skosiłem sorgo. Przewinąłem czas i skosiłem 68 i tyle. A no to tego mi nie powiedziałeś, że czas przebijać. No bo później już żeś poszedł, jak ja to robiłem. Okej. Okay. Bo ty żeś wyszedł z Discorda i dopiero później ja przewijałem czas i kosiłem ten rzepak i tyle. A i sprzedałem sorgo. Ja? A ile tego sorga było? Po 380 coś. 385 chyba. I 800 tysięcy dostałem. Niecałe. 784 chyba. I na co je wydałeś? Czy na koncie są? Na nic. Na koncie są. A masz plan, jak je wydać? Na pole chyba. Na to pole obok 68. Na 69, okej. I jak starczy jeszcze pieniędzy, to może... To może tego... 4... 4 ziemi? Jo. W sensie nie jest jakoś tak bardzo potrzebne, ale no. Ale można wykupić. Zresztą nie wiem, jak będziemy grać, to się zobaczy. Jo. Drugie wały mamy, więc... Czy czwarty ziemnik jest potrzebny? Szczerze mówiąc, nie wiem. To zależy, czy będziesz czekał, aż pola będą skoszone, czy od razu będą siać. O! I myślałem też nad tym, żeby ojebać Kejsa i kupić trzeciego Leksiona. Też dobry plan. Z tym dużym headerem? No. No bo do tego... Duże, największego headera musi być Lexion, John Deere albo Fendt. Tylko nie pamiętam, który jest John Deere. 9X chyba. Albo John Deere'a kupić, nie. Bo John Deere'a nie mamy. Tylko, że John Deere drogi jest.
No ale to już jak chcesz. To my i tak wejdę do dwudziestki dwójki na chwilę. I się zobaczę, ile on kosztuje. O, i się zobaczę, ile go... Wasze panie, wyjedziecie. I zobaczę, ile godzin jest na serwie. Hej, hopo. Prosto. Dobrze jest. To jest na pewno. Wiesz, co mnie na snapie dodał? Nie. To już ci mówię, Nik. Nikola 08065. Dopiero? No. Przecież ja mam chyba 300 dni. Zobaczyłem Gintera na TikToku, to że prawie się zżygał, Kacper. Współczuję ci. No dlatego, że nie jestem. Znaczy, gratuluję dobrego wyboru, nie? Łe? Chłopie, worek na łeb i za ojczyznę. Poczekaj, bo Michał mówi, co masz? Kacper, ile masz dni z Nikolą? 423. Jak to się stało, że ja mam zbiór 402 dni, a stanowię krócej? I to o wiele. Jesteś się debilami. Ale mu teraz się ruchać, a nie, i tyle. Znam ją krócej niż ty. ...423. 793 tysiące mamy, Kasper. Okej. Okay. I godzin jest... Stuwa. Co? Jakim chujem? Co jest? Co ma być? Albo dwa konia ustami. Tu się gra poksuła, czy co? Czemu? Do 100 godzin brakuje 8. Gracie w Janusza? Nie wiem, jak to się stało, że tu jest 92 godziny. Ej, artysta. Od gramy, tylko sobie zobaczę coś. No, o 22 gramy. Ile to kosztuje? John Deere jest drogi, wiem o tym. No to patrz. Lexen kosztuje 498. Z tymi dodatkami... No, na czysto. Lexion. Kurwa, jaki Lexan. John Deere kosztuje 555. No to no nie wiem, jak chcesz, no. Chce się mi to obojętne, bo i tak nas na niego stać, a on się zwróci po jednych żniwach. A zbiornik ma trochę mały. Tak, 16 tysięcy litrów. 16200 ma. No ale ten ma 18. Czyli czekaj, czyli ten... Czyli to by 620 tysięcy z headerem wyszło. Ponad. W sensie mi to obojętnie, czy będzie żadny czy Lexan, bo obydwa te kombajny robią. Szczerze, to mi też to by jedno, który będzie. No, ale jakby nie było John Deere'a, nie mamy. Teoretycznie też możemy, też może być i dal do tego, tego headera. No niby może być, ale też. Nie wiem, jak chcesz, no. Ty czaj, że i dal jest droższy niż to, to gówno? Niż John Deere? Okej. Okay. I dal kosztuje
591 tysięcy. Ile? To w 19 jest tańszy idea. Tu 465 kosztuje. W sensie normalnie kosztuje 419, ale to jest 7T, a może mogę wziąć konfigurację silnika na 10T, która konfiguracja silnika kosztuje 171 tysięcy. I 21 ton waży. No to 520 tysięcy kosztuje w 19 na 9T. No a tu jest 10T. No a tutaj nie ma takiego. Ile kosztuje na 9T? 520. No to tyle samo. Tutaj. Ale nie. Nie będzie, ten idealnie będzie miał czasami za mało, za krótkiej rury. Znaczy on będzie miał tak chyba na styk, mi się wydaje. Właśnie też mi się tak wydaje teraz. Bo John Deere to może sobie wydłużyć tę rurę, to ta rura starczy na pewno. No to ewentualnie tego John Deere'a, nie wiem. Będziemy się zastanawiać, jak będzie wygrać. No czyli jutro będziemy wszyscy. Ty, a Michael powiedział, że się będzie, a jest 22 godzina miła. Wiem. W sumie ty powiedziałeś, że będzie, ale okej. No ale przecież pytałem się go dzisiaj rano, napisał, że będzie. No. No a go nie ma. Worek trochę pisał się z niej, jak to Michał mówił. Ten cycy to też ma pomysł, co? Jo. Ile to pole kosztuje? 400 tysięcy kosztuje pole 69. A wiesz, że pole numer 70 kosztuje 720 tysięcy? 770. To jeszcze lepiej. No ale te pola to są jakieś dziwne, bo tu teren to mają nie... Ten teren, ta, na przykład ta 70, to ten teren ma taki dziwny, bo ma w tym terenie drogę nawet i za drogo kawałek tych drzew. No, a zobacz sobie 74 chyba to jest tam po prawej. Tam jaka wielka łąka jeszcze jest nasza, jak się ją kupuje. Więc tam będzie można sporo powiększyć. Jak to wychodzi poza ten wieżowiec, co tam jest. No, widzisz, ile tam jeszcze terenu jest do kupienia? Albo jak kupujesz 73, ile tu jest terenu na lewo? No to nie znam numerka dokładnego, ale o to mi chodzi, tam na dole, tam po prawej. No to 73 jest takie, co jest taki teren w lewo. No taka wielka łąka tam jest. Jo. I pusta jest i nic nie ma na niej. No, wiesz, że tam może to przeorać? Ile tego pola będzie z tego jeszcze? A wiesz, nad czym myślałem jeszcze? Czy... W sensie, bo teoretycznie by się dało to połączyć, żeby to 68 połączyć 70, tylko to trzeba by rów zajebać. No właśnie wiem, że tam jest rów. Ale czy aż tak bardzo chcesz tą mapę zasypywać, to nie wiem. No właśnie, tak sobie o tym myślałem dzisiaj średnio, bo tak jakby bo wtedy... Bo tam pusto będzie wtedy. Moim zdaniem to wtedy będzie brzydko wyglądało. Ja bym zostawił oddzielnie te pole. Bo tam taki ruch fajny jest, a wtedy tam strasznie pusto będzie, jak będziemy jeździć. A ja nie wiem, co za debil robił tą mapę. I w lewym dolnym rogu wymyślił te malutkie cztery pola, no. A wiesz, że jak kupisz ten teren, to te chałupy można sprzedać? I to można... Tam pole można zrobić z tego jedno. No.
Bo ja sprawdzałem to na Singu, jak się kupi ten teren, to normalnie można sobie przez sklep sprzedać te chałupy. A, czyli można sobie kupić teren i jeszcze zarobić tego. W sensie, nie wiem, czy to nie za darmo oddawanie tej chałupy, ale nie pamiętam. No ale nawet jeśli, no to i tak dobrze, bo zawsze pole z tego będzie. No. Ale jakby to tak nie działało i na przykład te cztery pola by były jako osobne tereny i takie dwa małe pola, tam to przecież debil to by musiał robić. Dlatego oni to przewidzieli, dali możliwość sprzedaży tych budynków. Albo to pole, co jest takie niby, nie wiem. A teren jest do kupienia, a to nie jest w ogóle pole. A tam w tym lesie? No ten las i pod tym lasem. Co masz takie te... Co masz takie dwa jajka na tym, na autostradzie. Okej. Okay. Po lewej stronie, obok tego, obok 35. Nad naszymi polami coś kupował. No ja. Gumcia pękła, jak chodzi gumcia. Okej. 25 to też jest fajne pole. Takie gumcia. Owalne, półokrągłe. Ty Kaczmera na przykład z tych pól, co są od gospy na lewo, to planuje z tego jedno pole zrobić? No chyba tak. Tak mi się wydawało bynajmniej. Oznaczę beretę. Jak nie, to może na dwa, jak chcesz. Oznaczam beretę na grupie rolnictwa i napiszę mój ziomek. Boże, ale ja nie wiem, kto wymyślał cenę tych pól, naprawdę. Mój ziemy. Pole 6 hektarów, 400 tysięcy. W sumie to powiedziałbym nawet, że to jest bardzo tanio. 400 tysięcy to 6 hektarów. Artyst zrobi, że dziewczyny po chuj chrzanią. I słuchaj teraz, Kasper. Kasper w lewym górnym rogu, jakie tam, jak masz te pola, to o ile te pola masz. Kasper, słuchaj teraz, Kasper. Tam jest teren. Kasper, słuchaj, twoja ulubiona nuta. Ej, co zrobiłaś? Jaka nie byłaś? Bo buza spotkała. Słuchaj teraz. Kochałaś. No słucham, nie słyszę. Ale najwięcej czą wiesz, podamy kurwa światę. Nigdy ogonie na nich. Dobra. Południowo-wschodni. Południowy tutaj. Dobra, trzeba mu tu ręce, bo muszę poczynać. 400 tysięcy, no to 390. Chciałem tu ogę zostawić. 396 tysięcy by nam Kasper zostało, jakbyśmy kupili to pole. A które pole? 69? No. A ty... A, dobra. Czyli jednak na... Kasę na pola przeznaczamy, okej. Okay.
No ale jak kupilibyśmy to pole, to i tak byśmy mogli na przykład kupić klasa, bo tego. Case'a bym ojebał za 150, a header za 32. To byśmy mieli header praktycznie za darmo. O 152 niecałe mam za tego, za case. Okej. 23 godziny ma. Wiek 84 miesiące. To trochę pojeździł, jak 23 godziny ma. No ja go za 400 kupiłem, a już jest 150 warty. Dobra, strzelamy ten jęczmień, obiec na szybko. Teraz takie zostały do wyłosu. Ale najwięcej godzin ma Magnum chyba. Bo on ma 36 chyba. Albo 35. Magnum ma 35 i 3. Deutschfar ma 10. Massey ma 2. Friend ma 34. A Fendt nie był używany kupiony? Mi się zdaje, że ty jesteś Fendt używanego kupił, że miał 16 godzin. No, ale może coś namieszałem, nie wiem. Wydaje mi się, że go kupowałem nowego razem z Magnumem. Coś żeś używanego kupiło, tylko nic nie wiem co. Mi się zdaje, że Fendt był używany. A nie Deutschfar? Deutschfar? Nie wiem. Sam już nie wiem, bo mnie pogubiłem. Ale mi się zdaje, że kiedyś gadałeś rok temu, że Fendt kupujesz na promocji. Może tak było, nie wiem, nie pamiętam. Dobra. Jak tam cena kukurydzy? Kukurydza to na ten, na... No, ciężar z kanią wybierze. Jak to się stało? 28 minut, dobra, sprzedam ten nowy, sobie będziemy kończyć. A jak kukurydzę sobie sam wybierze? Kasper Caizem obciążnik ma więcej godzin niż ten. Obciążnik ma więcej godzin od ciągnika? Co? Jak to no możliwe? Obciążnik ma 37,5 godziny. Jak on tyle zrobił? Kiedy? A Magnum ma 35,3. I jak to się stało, nie mam pojęcia. A może ten obciążnik wcześniej z innym ciągnikiem jeździł? A może do tego Maseja, co się na start dostaje, że dostaje, bo tego Fenda 3300 kilo. No ja nie wiem, coś ty robił, jak mnie było kiedyś. Gdzieś ładowarką kamienie zbierał? Że wykamienie, kurwa, początki grania w to grę, ja pierdolę. Przejmie bary w boksy i kamienie. Życie ze Snapa nie wywalił ci, no? No, Snapa dostałem z Beretta. Ty, Kasper, a jedziesz do Beretta na wiosnę? Nie, nie wiem. Teraz zobaczę, co on wysłał na tym stopie. Dobra, na razie trzymajcie się, cześć.